Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Pomimo jesiennej deszczowej pogody, goście na małopolskim biesiadowaniu dopisali, dając dowód na to, że ta pora roku wcale nie musi być nudna. W ramach drugiej edycji konkursu Banku Zachodniego WBK Tu Mieszkam, Tu Zmieniam udało się zrealizować projekt Światło przyciąga dobrych ludzi, dzięki któremu scena Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie zyskała nowoczesne oświetlenie. Robiliśmy to po to, żeby ludzie, którzy tu przychodzą i którzy pracują, współpracują z nami, żeby mieli lepsze warunki do tego, żeby ich po prostu było tutaj widać, bo to oświetlenie, które mieliśmy do tej pory, ma już pewnie ze 40 lat i no jest niewystarczające. No, to nowe, nowoczesne, mam nadzieję, że będzie spełniało swoje zadanie i przede wszystkim jest bardzo ekonomiczne, to też jest nie bez znaczenia w dzisiejszych czasach. Cieszę się, że Fundacja Banku Zachodniego WBK po raz drugi dla Głogoczowa coś zrobiła, po raz drugi wsparła ciekawy projekt, bo oczywiście nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby grantu, gdyby nie niesamowicie zaangażowane osoby, które pracują z pasją i które zrealizowały i napisały ten projekt. Dzięki tym reflektorom na scenie WDK będą jakieś nowe przedsięwzięcia, nowe spektakle, nowe wydarzenia? Pewnie tak, dlatego że w gminie Myślenice działa w tym momencie aż 7 teatrów i główną rzeczą, która blokowała zapraszanie tych spektakli, które przygotowują te teatry, było właśnie brak takiej infrastruktury teatralnej, scenicznej, w związku z czym wydaje mi się, że skoro teraz mamy trochę lepiej, to dużo łatwiej będzie te teatry zaprosić i będą się lepiej u nas czuć. Jak na Głogoczów przystało, na jednym projekcie się nie skończyło. Dom Małopolskich Gospodyń to kolejna inicjatywa, której podsumowanie odbyło się podczas niedzielnego spotkania. W trakcie trwania naszego projektu miałyśmy warsztaty haftu, miałyśmy warsztaty z tradycyjnego wicia wieńca dożynkowego, takiego bez metalu, takiego na drewnianym stelażu. Miałyśmy warsztaty również przygotowujące nas do przedstawienia obrzędu dożynkowego, takiego XIX-wiecznego, zgodnego właśnie z realiami, jakie były w ówczesnych czasach. Nasz projekt generalnie miał właśnie za zadanie kultywowanie tych tradycji takich XIX-wiecznych, powrót do takich autentycznych tradycji ludowych, a nie takich stylizowanych, jak obecnie jest to modne. Po prostu chcieliśmy pokazać, że taka prawdziwa ludowość też może być atrakcyjna i ciekawa. Tradycyjny dożynkowy obrzęd zaprezentowali uczestnicy projektu Dom Małopolskich Gospodyń wraz z grupą regionalną Sieprawianie. Unoszący się w powietrzu zapach domowego jedzenia kusił gości i zachęcał do spróbowania specjalności gospodyń, które swoje potrawy przygotowywały w ramach konkursu Domowy Smak 2015. Tutaj w konkursie kulinarnym brało udział 15 kół gospodyń wiejskich z terenu całej Małopolski, więc naprawdę i nie tylko z gminy Myślenice, były panie z Mierznia, były z Pcimia, ze Stadnik, Marcowianki, także naprawdę było bardzo, bardzo dużo pań i jakby my je koordynowałyśmy i tylko pomagałyśmy, pomogłyśmy im pokazać, jak właśnie ciekawie i różnorodnie mogą gospodynie z terenu Małopolski gotować. Wygrywa pęczarka. W kategorii smak słodki zwyciężyło Stowarzyszenie Pęczarka Razem, natomiast smak słony zdominowały panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Jawornika Róża. Kiedy rok temu to był taki początek, rok temu w listopadzie pani Agnieszka przygotowała początek i później składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie. Rozmawialiśmy, czy jest możliwość z naszej strony wkładu od gminy i powiedzieliśmy, że tak. I powiem szczerze, kiedy było rozpoczęcie w MOK-u tego projektu, ja wtedy wszystkim paniom z naszej gminy, bo do nich mogłem mówić, za to odpowiadam, obiecałem i zadeklarowałem większą pomoc i wsparcie finansowe wszystkich kół gospodyń wiejskich, które tworzą się na naszym terenie i które funkcjonują. I to podtrzymujemy i deklarujemy. I powiem tak, że dziękuję im za cały ten rok współpracy. Jeszcze się nie kończy. Było kulturalnie, wesoło, ciekawie i pysznie, a na koniec zrobiło się nawet patriotycznie.
Gdzie tkwi fenomen tego, że udało się namówić tak wiele kół gospodyń wiejskich do udziału w tym projekcie? Nie wiem, czy fenomen. Może one tego potrzebowały. Może chciały po prostu spotkać się też, wymienić doświadczeniami, bo też miałyśmy taką okazję wymieniać się doświadczeniami. Szukają też możliwości rozwoju w tej chwili koła gospodyń i szukają takich możliwości, nie wiem, jak zdobywać też fundusze trochę na naszą działalność, tak? Bo do tej pory byłyśmy troszkę zapomniane. Wraca moda na ludowość. Wraca moda na te koła gospodyń i panie coraz młodsze przychodzą i one szukają odpowiedzi, jak to mogą teraz działać. Projekt Dom Małopolskich Gospodyń jako instytucja kultywowania autentycznych tradycji ludowych realizowany był przy współpracy finansowej województwa małopolskiego oraz miasta i gminy Myślenice.